prolog Ewangeliana może tylko z drobnymi aluzjami nas odnosi do jakichś tekstów starotestamentowych, które tworzą jakiegoś rodzaju tło dla opowiadania o Jezusie Chrystusie, które znajdziemy w tej Ewangelii. Natomiast kiedy już sięgniemy do samego tekstu opowiadania, o tych pierwszych historii, co jakiś czas w tekście tej Ewangelii pojawią się bardzo konkretne cytaty biblijne albo jakiegoś rodzaju echa czy aluzje do różnych tekstów starotestamentowych. Pierwszym z takich tekstów będzie tekst z Księgi Izajasza, którym Jan Chrzciciel wytłumaczy swoją misję. W drugim rozdziale uczniom przypomni się na pewnym etapie tekst, kiedy Jezus zmartwychwstanie i przywołają pewne proroctwo. Więc widać, że w perspektywie tych tekstów starotestamentowych ci, którzy są uczestnikami tych wydarzeń, jakby rozpatrują swoje własne życie, swoje własne doświadczenie, ale też autor Ewangelii wykorzystuje te teksty, żeby w odpowiednich miejscach umieścić je po to, żeby prowadzić nas jako czytelników w pełniejszym zrozumieniu tożsamości Jezusa Chrystusa. No, są różne, że tak powiem, miarki, różne klucze, które są stosowane do tego, żeby stwierdzić, ile tych tekstów Starego Testamentu w Ewangelii jest, bo w zależności od jakiegoś rodzaju kryterium, jedni mówią, że jest ich 14, inni powiedzą, że jest ich 19, niektórzy powiedzą, że jest ich 25, no, ale mamy przynajmniej te 14 tekstów, które są takie pewne, 9 w pierwszej części Ewangeliana, czyli w Księdze Znaków od 1 do 13 rozdziału, 5 ostatnich tekstów znajdują się właśnie w tej Księdze Chwały. My dzisiaj zajmiemy się tylko jakimiś szczególnymi, najistotniejszymi przypadkami, ale chciałbym, żebyśmy o tej roli tego Starego Testamentu w tej Ewangelii w ogóle mogli porozmawiać. No, pierwsza z takich rzeczy, która mi przychodzi na myśl, to żeby zastanowić się i poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego, z jakiego powodu Jan odwołuje się do Starego Testamentu, kiedy chce opowiedzieć nam historię Jezusa. Generalnie mnie się pewne rzeczy jakby troszeczkę kłócą, dlatego, że patrzę na ten ewangeliczny opis Jezusa i nie widzę tam Pana Jezusa chodzącego ze zwojem pod pachą. Nie widzę też Jezusa, który każąc odwołuje się do dziesiątek tekstów biblijnych, jak to dzisiejsze współczesne kaznodzieje to czynią. Jezus nie otoczył się gronem teologów, ale wybrał Galilejczyków, którzy kontakt z Biblią mieli pewnie sporadycznie w synagogach, bo przecież Biblia nie była wtedy tak powszechna, gdzie można było ją sobie w domach rybaka, prawda, posiadać i co jakiś czas do nich zerkać, do tych zwojów zaglądać. A więc z jednej strony Pan Jezus odwołuje się do pewnych proroctw, które pewnie były powtarzane, opisywane, czytane w synagogach. Natomiast na co dzień widać, że w jego kazaniach Jezus się totalnie odwołuje do życia, do rzeczy, które zjawisk, czynności, które ludzie znają z życia, prawda? Może dlatego Pana Jezusa chętnie słuchały dzieci, bo były to historie, które były prosto z życia wzięte, takie bliskie, takie dotykalne wręcz. Natomiast spotykamy faktycznie w Ewangelii Jana, we wszystkich zresztą Ewangeliach, odwołania do pewnych zapowiedzi proroczych, które pojawiają się w zwojach Starego Testamentu. Jest ich dosyć dużo, a one mają być czymś w rodzaju takiej legitymacji, takiego paszportu Jezusa, prawda, że one wpisują się w jego ten proroczy obraz, to wyobrażenie, kim ma być Mesjasz, który pojawi się w pewnym momencie w historii ludzkości. I to rozpoznanie Mesjasza wymagało znajomości tych proroctw. Niektóre z nich były rozumiane dopiero po czasie, kiedy uczniowie dojrzeli, kiedy Kościół dojrzał do tego, żeby na spokojnie sobie do tych tekstów zajrzeć. No, niewątpliwie był to proces, to się nie stało od razu i to dojrzewało powoli w samych apostołach w Kościele. No i też pewnie dobór tych tekstów w Ewangelii, wiadomo, że Ewangelia Jana powstaje chyba jako ostatnia, więc to też już jest jakaś baza, pewne doświadczenia, jak te Ewangelie, które już istnieją, działają na co dzień w Kościele i może było to uzupełnienie, którego jeszcze te Ewangelie synoptyczne nie zawierały. A jaką rolę miało to proroctwo wzbudzić, to przywoływanie tych proroctw, bo każde tak naprawdę słowo, nawet niezależnie od tego, czy pochodzi z Księgi Psalmów, czy story, czyli story proroków, czy pism, jest rozpatrywane jako słowo Boga, czyli też jako słowo prorockie. Jaką ono miało spełniać rolę właśnie względem odbiorców, słuchaczy tej Ewangelii? Ja podzieliłem się takim może swoim doświadczeniem. Pamiętam, kiedy pierwszy raz miałem
Pismo Święte w ręku, zacząłem jego taką samodzielną lekturę. Wcześniej znałem pismo, fragmenty z czytań w kościele, do którego chodziłem. I rzeczywiście dochodziłem do wiary, wtedy już wierzyłem w Jezusa, nie znając Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte, kiedyś trafiłem na taki egzemplarz rosyjskiej Biblii w tłumaczeniu niejakiego Goethe. Oprócz tekstu biblijnego była masa różnych dodatków. Między innymi był taki dodatek, gdzie były proroctwa, 40 proroctw o Jezusie. Ze Starego Testamentu to się wypełniło właśnie w Jego życiu, w Jego osobie. Przeczytałem te wszystkie proroctwa, począwszy od miejsca, w którym miał się urodzić, bo było też proroctwo, poprzez Jego życie, znaki, które czynił, cuda. Powiem wam, że mnie to bardzo umocniło w takim przekonaniu, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. A ja nie jestem wychowany w środowisku żydowskim. Tutaj dla Żydów, którzy przez kilka tysięcy lat oczekiwali na Mesjasza, tak? Nie wiem, marzyli o nim, śnili o nim, szczególnie w takich trudnych okresach, czytając czy słuchając może bardziej pewnych proroctw świątyni, chcieli, aby właśnie, może inaczej, może to był jedyny sposób, żeby przekonać, że ten właśnie Jezus z Nazaretu, ten człowiek, syn Marii, Józefa, jest właśnie tym człowiekiem, jest tą osobą, która wypełniła te wszystkie proroctwa, że on ma tą legitymację Mesjasza. I dla mnie to może nie jest tak ważne, ale dla Żydów, a przecież pamiętamy, że pojawiali się różni ludzie, którzy wcześniej i później podawali się za Mesjaszy, ale Mesjaszami nie byli. A o Jezusie Chrystusie świadczyły dziesiątki proroctw. I one wypełniły się dokładnie w Jego życiu. Ja potem zacząłem tak jeszcze rozumować, jako młody człowiek, a może ten Jezus po prostu, znając te wszystkie proroctwa, bardzo sprytnie tak działał, aby je sam wypełnić. Ale no, nie jest możliwe. Na przykład on nie miał żadnej możliwości decydowania, gdzie ma się narodzić, prawda? Co prawda, mógł potem siąść na osiołka, żeby wypełnić pewne proroctwo, które mówiło, że Mesjasz wjedzie na osiołku, ale nie mógł sprawić tego, że przebiją jego bok włócznią, to, albo że go zdradzi go przyjaciel za 40 srebrników. Że nie połamią nóg. Albo nie połamią nóg. Tego już nie mógł spełnić, więc wydaje mi się, nawet gdybyśmy mieli kilka takich głównych proroctw, nawet nie 40, ale może nie wiem, 4, 10 proroctw, to jest nierealne. Nie wiem, jak wynosiłoby prawdopodobieństwo, byłoby tak nigłe, że ktokolwiek oprócz samego Mesjasza mógłby te proroctwa wypełnić. I to dla Żydów był dowód, czy miał być dowodem jego mesjaństwa. Ewangelia Jana, jakby w epilogu tej Ewangelii, w 20 rozdziale, pod koniec tego rozdziału, wiersz 30, mówi o tym, że wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. To zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Czyli tutaj jakby cel, do którego zmierza ta Ewangelia, jest właśnie taka, że przypatrując się Jezusowi, poznając pewne proroctwa, które wcześniej zostały wypowiedziane w odniesieniu do Mesjasza, możemy nabrać zaufania, że Jezus jest tym, który był przepowiedziany i tym, za kogo się podawał. Ale z proroctwami to jest taka dziwna historia, bo popatrzcie, że przychodzą mędrcy ze wschodu, pytają Heroda, gdzie miał się urodzić Mesjasz. On zasięga rady swoich fachowców, tak? Wzywa sztab swoich teologów i pada odpowiedź w Betlejem. Mm-hmm. Odpowiedź jest. Natomiast dziwne jest to, że ani sam Herod, ani ci wielcy teolodzy wcale nie zamierzali do Betlejem iść. To była wiedza, za którą nie szły absolutnie żadne czyny. A więc pewnego rodzaju zobojętnienie na proroctwa, teoretyczna wiedza, tak, wiemy co i jak, ale nic z tym nie robimy. Ale też mam drugą historię, Ewangelia Łukasza, kiedy Pan Jezus w Nazarecie wchodzi do synagogi, bierze zwój Izajasza, odczytuje, prawda, te proroctwa słynne, że Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym ucieśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. I potem ciekawa rzecz. Zwinąwszy księgę, oddał słudze, usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Czy ludzie, którzy teoretycznie czekali na Mesjasza, którzy od wieków wyglądali, kiedy on się pojawi i tak dalej. Czy ludzie wierzący, Kościół ówczesny był gotowy na dziś? Proroctwa, które się spełniają dzisiaj, teraz w moim życiu. No, raczej nie. Byli gotowi na wczoraj, byli gotowi na jutro,
ale nie byli gotowi na dziś. I z proroctwami właśnie jest coś takiego, że Pan Bóg je wcześniej daje, ale bardzo często albo jesteśmy na nie obojętni, albo nie gotowi, że mogą spełnić się nie jutro, nie wczoraj, ale właśnie dziś w moim życiu, prawda? Słowo Boże jest aktualne i Pan Jezus, kiedy wchodził w życie ludzi poprzez swoje życie, pewne zachowania, pewne nauki, które głosił, wbijał ludziom do głowy dziś. Coś się w waszym życiu dzieje. Jesteście świadkami wielu niesamowicie ważnych wydarzeń. A więc te proroctwa Starego Testamentu były czymś w rodzaju takiego dowodu tożsamości. Kim jestem, po co przychodzę, jakie jest moje dzieło, co się będzie działo na waszych oczach. W kontekście tego ważnego wersetu, jednego z chyba z najważniejszych wierszy właśnie tej Ewangelii, który przywołałeś, jakby rolą znaków, które są opisane, wybrane, wyselekcjonowane z całego szerokiego pakietu, jest to, żeby pobudzić do wiary. To jest bezpośrednio jakby wspomniane w tym tekście. I jest taki fragment w 13 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus zapowiada pewne rzeczy dotyczące tego, co się będzie działo w jego życiu. I teraz mówię wam to, zanim się to stanie, to są słowa skierowane do uczniów, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie. Więc my widzimy właśnie, że jedną z takich kluczowych ról, jakie odgrywa proroctwo, to nie jest na pewno kwestia zaspokojenia jakiejś ciekawości ludzi dotyczących tego, co się będzie działo, ale umiejętność jakby rozczytania tej rzeczywistości, w której jesteśmy i kiedy pewne rzeczy się po prostu dzieją, to żeby na podstawie tego zaufać Słowu, zaufać Bogu, zaufać Jego osobie. I z drugiej strony też widzimy, że czasami jest potrzebny pewien czas w życiu człowieka, żeby coś się nie tylko wydarzyło, ale żeby do czegoś dojrzeć. No właśnie jak spoglądam sobie na ten jeden z pierwszych cytatów, który pojawia się w Ewangelii Jana w rozdziale drugim, kiedy Jezus dokonuje oczyszczenia świątyni. Tutaj w drugim rozdziale od wiersza 13 jest opisane całe to opowiadanie. Natomiast 22 wiersz mówi, gdy więc został wzbudzony z martwych, czyli właśnie kiedy to szczególne wydarzenie dotyczące osoby Jezusa miało miejsce, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli pismu oraz słowu, które wypowiedział. To konkretne pismo, tak, do którego się tutaj odwołują, to jest cytat z psalmu. Żarliwość o twój dom nie pochłania. Tak? Więc są pewne wydarzenia, które mają miejsce, są pewne zapowiedzi, proroctwo jest zapowiedzią czegoś, ale właśnie kiedy przychodzi ta chwila, kiedy coś się konkretnego wydarzy. Szczególnie ważne, prawda, bo on nabiera rumieńców, kiedy nagle się wpasowuje w tą refleksję nad Jezusem, prawda, że te poszczególne elementy układanki, kiedy się zbieramy one razem. One się składają w całość. To jest, są takie Boże puzzle, prawda, gdzie wyłania się obraz, którego wcześniej nie widziałem, kiedy te elementy były rozsypane. Ale rolą tego jest to, żeby uwierzyć. Dlaczego jest tak ważną rzeczą, żeby uwierzyć? Bo Jan to będzie podkreślał na każdym kroku, żebyście przez tę wiarę, że on jest Mesjaszem, Synem Bożym, mieli życie wieczne. No wiesz, popatrzcie, że Łukasz wspomina o drodze do Emaus, prawda? Dwóch uczniów zgaszonych, rozczarowanych, takich sfrustrowanych, bezsilnych, wlecze się do Emaus, stawiając ciężko noga za nogę, za nogą, bo widzieli w piątek, że odchodzi ich nadzieja. Oni byli tam gdzieś pod krzyżem, widzieli, jak Jezus umiera i te wszystkie nadzieje, które mieli złożone w Nim, nagle pękły, jak bańka mydlana. A więc wlekli się do tego Emaus i nagle Jezus się dołącza i co robi? Przypomina im proroctwa. Które znali. Przypomina, począwszy, prawda, do Mojżesza i tak dalej. I nagle, kiedy oni słyszą to wszystko zebrane razem, nagle coś się dzieje, bo oni potem już nie wlekli się z powrotem do Jerozolimy, oni biegli, prawda? Czyli jakiś duch wstąpił w nich, sami powiedzieli, zresztą, czy nasze serca nie pałały, kiedy przypominało nam Pisma. I to jest właśnie zadanie proroctw, że Bóg mówi, wcześniej mówił, przez to i to się wydarzy. Inne takie bliższe proroctwa, które Jezus wypowiadał. Ile razy Pan Jezus mówił o tym, że będzie wydany poganom, że zostanie zabity i po trzech dniach spotkają się w Galilei. Przychodzi niedziela, prawda? Kobiety wracają od grobu, mówią grób jest pusty, Pan zmartwychwstał, a oni co? Bajki. Jakaś totalna odporność na proroctwa.
Ja sądzę, że właśnie te proroctwa, czyli ich spełnienie wymaga pewnego czasu i refleksji, bo mamy taką tendencję dzisiaj też, biorąc pod uwagę jakieś proroctwa eschatologiczne, chcemy je bardzo szybko dopasować do bieżących wydarzeń. Rozpisać i nieraz te klocki się jakby zgadzają, tak te puzzle się ugadają, ale mija tydzień, dwa, może miesiąc, może rok, to się wszystko rozsypuje. Dlatego to wymagało pewnego namysłu, oni dopiero z perspektywy czasu, kiedy powiązali te wszystkie fakty związane z życiem Jezusa, z proroctwami Starego Testamentu, a jeszcze dodam, musieli te proroctwa zinterpretować. Ja nie raz dziwię się, nie wiem, czy Adam się ze mną tutaj zgodzi, jak ja patrzę na tą apostolską hermeneutykę, to wydaje mi się, że oni czasami na tej hermeneutyce się nie znali. W dziwny sposób nieraz, oczywiście ponad nim Ducha Świętego, interpretują pewne wypowiedzi Starego Testamentu, jakby dopasowując je do Jezusa. Ale właśnie dopiero z perspektywy czasu widzimy ten pełen obraz, a nie tylko jakąś taką próbę, żeby na siłę tam te wszystkie puzzle powciskać, żeby się zgadzało. I dlatego mówię, to nie jest jeden puzzle, nie jest jedno proroctwo, to jest cała masa proroctw, przynajmniej kilkadziesiąt, niektórzy mówią, że nawet kilkaset proroctw, tak? I no nie jest możliwe, aby ktokolwiek przed Jezusem, po Jezusie wypełnił tak dokładnie, tak szczegółowo te proroctwa. No mnie to zdumiewa, to jest powód, dla którego moja wiara pogłębiła się, gdy zapoznałem się z tymi proroctwami. Kiedyś czytałem takie porównanie, że wypełnienie kilku takich najbardziej elementarnych proroctw dotyczących Jezusa przez osobę zupełnie przypadkową jest tak samo prawdopodobne, jak znalezienie monety 20-groszowej w stosie monet rozłożonych na powierzchni całej Polski na wysokość 1,20 m. Ja słyszałem, skala. Że to jest tak, jak znaleźć jedno ziarnko piasku, czarne ziarnko piasku gdzieś na plaży, gdzie są wszystkie białe ziarnka, mając jeszcze do tego zawiązane oczy, więc no tak to wygląda. Nie znam się na rachunku prawdopodobieństwa, więc się do tego nie odniosę. Ja byłem z tego dobry kiedyś, więc to do mnie przemawia. Natomiast tak ad vocem tego, o czym wspominasz, że apostołowie mają jakąś swoją specyficzną, w cudzysłowie, metodę hermeneutykę czytania Pisma Świętego. No tak, mają, bo Mesjasz Izraela, który przychodzi do tych ludzi, jest tą najważniejszą postacią, ku której prowadzi Pismo Święte, i oni w tym oczekiwaniu mesjańskim i w doświadczeniu osoby Jezusa, tego, jak on pokazał Boga, tak? Czego dokonał, więc można powiedzieć właśnie, jak został zautoryzowany przez Boga, jak został uwierzytelniony przez te znaki, siłą rzeczy, przez pryzmat jego osoby zaczęli patrzeć na te pisma i na te zapowiedzi. Jest taki fragment w Ewangelii Jana w rozdziale 5, wersety 39 i dalej. Myślę, że ważny w kontekście tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. A tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Więc no, widać ewidentnie, że Jezus, odnosząc się do Pisma Świętego, tak naprawdę kieruje ku swojej osobie. I kiedy apostołowie, uczniowie w końcu zrozumieli, kiedy doświadczyli, kiedy na własne oczy zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, to narzuciło bezwzględnie Jego postać jako okulary, poprzez które zaczęli spoglądać, patrzeć na Stary Testament. I myślę, że tak naprawdę to sam Jezus przez krzyż i przez zmartwychwstanie, przez objawienie tej mocy i chwały Bożej, można by powiedzieć, zautoryzował taki sposób lektury Starego Testamentu. Tak, ja pamiętam takie pytanie jeszcze ze szkoły średniej, nie tylko ze średniej, takie pytanie polonistki, kto jest głównym bohaterem, tak, danego wiersza czy książki? Jezus mówi tutaj w tym fragmencie, no ja jestem tym głównym bohaterem tej książki, którą czytacie, którą poznajecie, jakoś nie chcecie mnie zauważyć, że ja jestem tamtą postacią numer jeden, prawda? I to jest jakiś paradoks. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich można znaleźć życie wieczne. Te pisma wskazują na mnie, że ja jestem tym, który daje życie wieczne, a wy do mnie przyjść nie chcecie. Czyli Pismo Święte wskazuje kierunek, a wy nie chcecie się w tym kierunku podążać. To jest taki, no, jakiś problem, nie wiem, niewiary, problem zaślepienia. Oni mieli jeden argument zawsze, odrzucając jakby jego świadectwo Jezusa i cuda, i proroctwa, przecież cała masa różnych rzeczy miała świadczyć o jego mesjańskiej służbie. Czy ktoś ze starszych w niego uwierzył, prawda? Czy ktoś z przywódców uwierzył? A kto w niego uwierzył? No, sami prości ludzie, więc nie.
Ale problem jest bardzo aktualny, bo popatrzcie. Podobnie można by zapytać, jak współcześni chrześcijanie czytają Biblię. Bardzo często ludzie, którzy stawiają pierwsze kroki w poznawaniu Boga, przychodzą do swojego duchownego, księdza, pastora i mówią, jak mają czytać Biblię? Od Starego czy od Nowego Testamentu? A jeśli powiedzmy od Ewangelii, to jak to czytać? Czego tam szukać? Wiecie, to są bardzo, bardzo ważne pytania. Czy my czytamy Pismo Święte pod kątem polemiki z kimś? Trzeba kogoś zagiąć, trzeba komuś udowodnić, że nie ma racji i tak dalej. Szukanie argumentów przeciwko komuś albo za czymś. Czy czytamy Pismo Święte, żeby właśnie znaleźć tam tą odpowiedź, jak osiągnąć życie wieczne? I to jest niezwykle ważne, jak podchodzimy do Biblii. Przecież była to w słowach Jezusa wskazana pewnego rodzaju duchowa ślepota. Macie przed sobą i nie widzicie. I nie widzicie. Przemykacie wzrokiem po literach, po zdaniach i tak dalej. Nie widzicie, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest strasznie bolesna ślepota, bo ona stwarza wrażenie, że widzę, a tak naprawdę nie. A więc ten problem dzisiaj też jest niezwykle ważny. Jak podchodzimy do Pisma Świętego? Czego w nim szukamy? Jakich treści? Co nas będzie karmiło? A co jest tylko taką miazgą, która powiedzmy jest bez żadnych soków bożych, jest jakimś wypełniaczem i jakąś taką świętą trociną, która po prostu nie zawiera tego jądra, które powinien to być. I Jezus chyba zdawał sobie sprawę z tego, że paradoksalnie rozmawia z uczonymi w piśmie, a to są duchowie na alfabecie. Ale jak się okazuje, nie wszyscy, ponieważ to nie jest jednak tak, że ci, którzy byli tutaj przywódcami religijnymi, w Jezusa nie uwierzyło. Ponieważ jest taki jeden tekst i myślę, że on jest dla nas o tyle cenny, że nas też siłą rzeczy odniesie do pewnego starotestamentowego tekstu, który występuje właśnie w tej Ewangelii. Ponieważ w 12 rozdziale, w wersecie 42 przeczytamy: niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Więc okazuje się, że są ludzie, którzy znają Pisma, badają Pisma i widzimy Nikodema na początku chociażby Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 3, gdzie ewidentnie coś tam się dzieje. Tak? Czyli dochodzą do właściwych wniosków. Tak. I wybrzmiewa to też właśnie w liczbie nogi. Tak, wiemy, że przeszedłeś od że Boga, Pismo Święte zadziałało. Nie mógł jakieś rzeczy czynić. Pismo Święte zadziałało, spełniło swoją rolę, ale zabrakło tego dalszego kroku. My wiemy, że przyszedłeś od Boga, ale z tego nic nie wynika. Ale czy to nie wynika między innymi z tego, że wstępne założenia, które dotyczyły tego, kim ten Mesjasz będzie, jaki będzie, rozmywają się poniekąd z ich założeniami, czyli z ich wcześniejszymi interpretacjami tego Pisma? Tak, my wiemy, że jesteś, ale nie jesteś takim, jakim żeśmy sobie wyobrażali ciebie. A czy z Galilei może być coś dobrego? Coś dobrego, tak. Więc można powiedzieć, że z jakiegoś względu niektórym ludziom, a tak naprawdę wielu ludziom i wielu też rabinom i nauczycielom Jezus nie wpisywał się w jakiś z konkretnych względów ten model mesjański, ten model królewski, który został gdzieś wyobrażony na podstawie między innymi tekstów starotestamentowych. Co jest ciekawe... Ale z tym się zmagali też apostołowie, panie, czy... Ale oczywiście, że tak. To, to jest, musieli to dojrzeć jest, do pewnego. To jest, rzeczy. Można powiedzieć, problem całego środowiska żydowskiego tamtego czasu, bo mesjaństwo Jezusa łamie totalnie wszystkie nadzieje mesjańskie ludzi, którzy za tym Mesjaszem apostołowie, którzy stają przed Jezusem i próbują sobie zaklepać miejsce po lewej, po prawej stronie, tak? Przychodzi matka, więc to jest takie wyobrażenie panowania, a nie służby, prawda? Że dominacji, zaszczytów, stołków i tak dalej, a nie tego, co jest w Królestwie Bożym najważniejsze, czyli to okazanie charakteru Boga i odtworzenie tego Bożego charakteru w nas. Dla mnie zbawienie, i często o to pytam, kiedy rozmawiam z ludźmi, jak sobie w ogóle definiują zbawienie. A więc bardzo często pada teza, że zbawienie to sytuacja, kiedy Pan Bóg przebacza mi grzechy, kiedy nadaje sens mojemu życiu i wiele innych odpowiedzi. Ale dla mnie najbardziej istotne w tej odpowiedzi jest to, że zbawienie to jest odtworzenie Bożego podobieństwa w nas. Pan Bóg miał pewien plan wobec ludzi. Stworzył nas na swoje podobieństwo, zło to wszystko popsuło, zdeformowało i nagle Jezus się pojawia, żeby na nowo przywrócić obraz Boga w nas, prawda? Żebyśmy na nowo byli do Boga podobni. I te proroctwa bardzo często właśnie akcentowały służbę Mesjasza jako tego, który przychodzi z nieba
z Bożym sercem na dłoni, prawda, żeby nas do Boga pociągnąć. Tak, ale w tamtej sytuacji jakby geopolitycznej, no oni oczekiwali innego Mesjasza. Tak. Jak ludzie mają problemy, Mesjasz to generują... na potrzeby danego czasu, danych dni, nie ten Mesjasz taki uniwersalny na wszystkie czasy. Ale przepraszam, ale czy to nie jest w jakimś sensie... No trochę takie normalne, tak? Bo okoliczności, warunki, w których czasami się znajdujemy, one wzbudzają w nas określone potrzeby. Mm-hmm. I to niestety czasami przesłania nam sposób podejścia do wielu spraw. W tym przypadku również narzuciło jakby bezwzględnie sposób oczekiwań mesjańskich i to, jaka ta nadzieja mesjańska w tej perspektywie Dokładnie. Była. To jest traktowanie Boga jak takiego wielkiego domu wysyłkowego, prawda? Panie Boże, zamawiam to i to, na dzisiaj, prawda, na jutro to ma być. Zachowały się treści modlitw, jakie zanosili Babilończycy do swoich bóstw. I w tych modlitwach pojawiają się bardzo często groźby, że jeżeli ty, tutaj pada imię Boga, prawda, nie spełnisz tego, co cię proszę, to ja natychmiast wstrzymuję ofiary, przestaję się do ciebie modlić, nie będę chodził do... Szantaż, prawda? I można w ten sposób, niektórzy być może traktują Boga, że Bóg jest po to, żeby spełniać moje zachcianki, potrzeby, moją wolę. Od tego jest, ma władzę, ma moc. Znaczy może nie tyle władzę, prawda, tutaj jest to mniej istotne, ale jest silny na tyle, żeby spełniać moje oczekiwania. I naród żydowski miał pewne wyobrażenia. W tej sytuacji właśnie politycznej, w jakiej funkcjonował, potrzebował wyzwoliciela, potrzebował wolności i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, to jest budowanie jakichś rzeczy, które mają niby związek z Bogiem, ale troszeczkę bez Boga, na własne wyobrażenie, na własną modłę, według własnych standardów. Natomiast Jezus znowu przyszedł, powiedział o Bogu, który jest otwarty, który jest kochający, tęskniący, ale o Bogu, który ma pewne oczekiwania wobec ludzi. Niech twoja wola się dzieje, a nie moja. To jest było bardzo ważne przesłanie. Ten fragment 42 wiersza rozdziału 12 dotyczący właśnie tych przywódców, którzy uwierzyli, ale ze względu na faryzeuszów, że tego nie okazywali. Na 43 werset, następujący zaraz po, doda w takim komentarzu, chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. Widać, że tutaj na szali leżą jakieś różne tematy i tak naprawdę dotykamy tego wątku tutaj mesjanizmu bardzo konkretnie, właśnie tego zróżnicowanego mesjanizmu, ponieważ Mesjasz, którym jest Jezus, to nie jest taki Mesjasz, jakiego oni oczekują i wiąże się to między innymi z odwróconym sposobem myślenia o chwale Bożej i tym, w jaki sposób ta chwała zostanie objawiona. I chciałbym naszą uwagę teraz właśnie zwrócić na kontekst poprzedzający tej wypowiedzi, tego konkretnego fragmentu. Dlaczego? Ponieważ tutaj, jak niektórzy bibliści określają, znajduje się jeden z najważniejszych tekstów starotestamentowych w Ewangelii według świętego Jana. Znajdujemy tutaj odniesienia do dwóch cytatów z księgi proroka Izajasza. Pozwólcie, że przeczytam. A potem chciałbym, żebyśmy o tym przez moment porozmawiali. I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w niego. Także wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza. I tutaj będziemy mieli odniesienie do 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza, do tak zwanej pieśni o słudze Pana. Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiono ramię Pana? Nie byli w stanie uwierzyć dlatego, że znów, jak stwierdza Izajasz, i tutaj mamy kolejny tekst, zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie nawrócili się, abym ich nie uleczył. I to jest Izajasz, rozdział 6. Więc tymi dwoma tekstami z Księgi proroka Izajasza jest zwrócona uwaga na kwestię dotyczącą chwały Boga. Izajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył jego chwałę i mówił o nim. Będzie tutaj mówił o chwale Jezusa, tak? To jest ten komentarz ewangelisty Jana. To jest chwała Mesjasza. Jaką chwałę widzi Izajasz w kontekście tych fragmentów, o których tutaj czytamy? Bo jest to bardzo ważny tekst. On się znajduje na końcu Księgi Znaków, w kontekście tego podsumowania, że mimo tego, że widzieli, to nie uwierzyli, więc jest pewna, że tak powiem, refleksja nad tym doświadczeniem niewiary bądź też wiary i jednocześnie wprowadzenie do tej księgi chwały, gdzie Bóg objawia swoją chwałę. Jak możemy odczytać te teksty z księgi proroka Izajasza w kontekście tego tematu, o którym mówimy, tej redefinicji mesjanizmu, tej chwały Bożej i tych oczekiwań mesjańskich?
jeśli chodzi o rozdział 53, nie mamy żadnych problemów, prawda? Dlatego, że jest to potężny rozdział mesjański i jest tyle różnych ciekawych nawiązań do Jezusa, do jego misji, do jego charakteru. Natomiast mam problem właśnie z tym 6 rozdziałem. To jest ten najdłuższy fragment, dlatego że oryginalnie jest to wizja Izajasza i prorok Izajasz, który otrzymuje wtedy powołanie na proroka, tak? Spotyka się, widzi chwałę Boga i to w takich dramatycznych okolicznościach dla historii Izraela, bo czytamy w roku śmierci króla Uzjasza, prawda? Czyli coś się dzieje dramatycznego. Wydaje się, że gdzieś tam Bóg, nie wiem, stracił panowanie, czy może wymknęła mu się historia tego narodu z rąk. A jednak widzi tą potężną chwałę Boga i w obliczu tej chwały sam czuje się marnym człowiekiem, grzesznym, w ogóle nie nadaje się jako narzędzie do misji, do której Pan Bóg go posyła. Dlatego jestem trochę zaskoczony, w jaki sposób właśnie ewangelista Jan odnosi to do Jezusa. Według mnie bardzo mocno tutaj sugeruje jego boskość, bo tam mowa jest o spotkaniu twarzą w twarz z Bogiem. Tutaj ewangelista mówi, że właśnie prorok Izajasz widział Jezusa i o nim prorokował. Dla mnie to jest olbrzymi właśnie dowód nie tylko mesjaństwa, ale boskości Jezusa Chrystusa. A co tą chwałą jest właśnie? Ta wizja tronu, czy wizja kogoś, kto przez swoją śmierć zyskuje chwałę w oczach Bożych, prawda? Niesie zbawienie ludziom. Mhm. To jest właśnie ta pierwsza definicja, jaka nam się nasuwa, prawda? Chwała to jest panowanie, to jest splendor, to jest dominacja, to jest tron. Natomiast paradoksalnie w Bożej definicji wielkości wielki jest ten, który oddaje się innym. I ta chwała, o której pisze tutaj Izajasz, prawda? Bo pisze i w 53 rozdziale, i w 6 rozdziale, to chyba paradoksalnie jest właśnie ta chwała Mesjasza, który przychodzi w słabości, żeby pokazać moc Bożej miłości. I to jest chyba to. To jest właśnie to piękne wprowadzenie do tego, kim Jezus chciał być, jakby chciał postrzegany, prawda? Bo cały czas, nawet Ewangeliana wspomina o tym, że próbowano powołać go na króla. Karmił, mnożył chleb, prawda? Byli gotowi posadzić go na tronie. Jezus nie chciał tego tronu. Jego tronem był krzyż. Wywyższony, ale nie na jakimś wspaniałym tronie, jaki miał Salomon, prawda, 12 lwów, ale jego tronem był chropowaty krzyż, który został, wywyższył go, pociągnął go ponad ziemię i powiedział, że kiedy będzie wywyższony, to wtedy pociągnie innych do siebie. Miłość, nie chwała, nie splendor, nie moc, nie podziw, ale właśnie miłość, która była bezgraniczna, prawda. Czyli ja bym tego Zbyszku nie przeciwstawiał. Oczywiście, szczególnie w tym rozdziale 53, to widać to uniżenie, tak, sługi Jahwe, bo temu jest poświęcone. Ale tutaj jakby ten bezpośredni kontekst wypowiedzi Jana, chociaż tyle cudów dokonał Jezus, nie uwierzyli w Niego, czyli jednak też te cuda, które On dokonywał, tak, potężne cuda i znaki, miały być dowodem tego, kim On jest, tak, Jego wielkości, Jego chwały. Bóg jest jedynym Bogiem. Kiedy porównujemy różnego rodzaju opowieści, mitologię i tak dalej, jest jedynym Bogiem, który zostawił tron, żeby ratować ludzi. I to był szok, prawda, że ten wielki, jedyny, prawdziwy Bóg zostawił tron i zszedł pomiędzy ludzi. Pięknie to opisuje apostoł Paweł w liście do Filipian, że on istniejąc w postaci Bożej, i tutaj można to na różne rzeczy, tutaj przekłady Nowego Testamentu, prawda, wariują, prawda, i tutaj w różny sposób oddają tą myśl, ale mógł pozostać Jezus na tej poziomie równości z Bogiem, ale On nie chciał tego. On wyniszczył samego siebie, przyjął postać sługi i przychodzi i umiera jak największy kryminalista, bo przecież śmierć na krzyżu to nie była śmierć godna. To była śmierć, która obdzierała z godności, prawda, kiedy ciała okrzyżowanych rzucano wyrzucano na śmietnik miejski, prawda, i tak dalej. A więc obdarcie człowieka z godności. Rzymianie, kiedy mówili o ukrzyżowaniu, mówili, że nawet o tym się nie godzi rozmawiać. To był temat tabu wśród elit, prawda? Nie mówiło się o ukrzyżowaniu. To była śmierć niewolników, piratów, kidnaperów. Najgorszy element umierał w ten sposób. Jezus taką śmiercią umierał i to jest Jego chwała. To jest Jego chwała. Tak, ale zobaczcie, te cuda, o których mówi Jezus, to nie są takie cuda kuglarskie, nie są cuda, które ludzie wówczas też jakby oczekiwali. Spodziewano się innych cudów, takich chociażby
które sobie zamówił Herod, tak? Pokaż mi jakiś cud i ja w ciebie uwierzę, może ci wypuszczę, jak będę miał dobry humor. Bo bezpośrednio przed tym mamy zmartwychwstanie, zmartwychwzbudzenie Łazarza, tak? I wiemy, że to był potężny cud mesjański, jeden z największych cudów Ewangeliana. Po czterech dniach Jezus go... Największy, tak? Typowo taki mesjański cud, który się mocno wpasował w ich wierzenia, bo oni wierzyli, że tylko Mesjasz może człowieka obudzić, tak, ze śmierci po, powiedzmy, więcej niż trzech dniach, po czterech dniach. I to jest, to też jednak te cuda wskazywało na jego wielkość, na jego chwałę, którą oni cały czas jakby odrzucali, cuda i argumenty, prawda? Więc byli zaślepieni też właśnie o ten, ten rozdział o tym mówi, że to się wszystko działo, to wszystko, ludzie doświadczali tego, a mimo wszystko zatwardzili swoje serce i nie widzieli tego, co powinni zobaczyć, gdyby mieli wrażenie. No, a jak w tym wszystkim umieścić historię tego pierwszego cudu, zamiany wody w wino, tak, w Kanie Galilejskiej, gdzie podsumowanie tej historii jest następujące. To był początek znaków, które uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. No. To rozmawialiśmy już na ten temat na naszym pierwszym i drugim studium, tam gdzie omawialiśmy Księgę Znaków. Natomiast ten 37 werset 12 rozdziału, który mówi właśnie o tym, że wielu nie uwierzyło tym znakom, te znaki wskazywały od Kany Galilejskiej aż po wskrzeszenie Łazarza na wydarzenie krzyża i zmartwychwstania. To były dwie, początkowa i ostatnia figura, właśnie ten znak tego kluczowego wydarzenia zbawczego. I ja myślę, że ta intuicja, którą tutaj Zbyszek wyraża, ona jest naprawdę bardzo mocno jakby umocowana w tej istocie Ewangelii Jana, ukazania właśnie chwały Boga przez Jezusa, przez Mesjasza, który jest takim Mesjaszem. I ten temat chwały jest tutaj nieprzypadkowy. Jest tutaj przywołany sam początek 53 rozdziału Księgi Izajasza i wiadomo, że Jan nie będzie cytował całego rozdziału Księgi proroka Izajasza. Ale pamiętacie pewnie doskonale kontekst 53 rozdziału, bo w 52 rozdziale będziemy czytać właśnie o tej chwale, która przyjdzie, której dozna ten sługa Pana. Ale to jest taki paradoks tej chwały, ponieważ ci, którzy na niego patrzą, to będą zasłaniali swoje oczy i mówią, to nie to. A to nie jest to. Nie ma tam nic. Apostoł Paweł przywołuje te fragmenty w pierwszym liście do Koryntian właśnie w odniesieniu do tego, że w krzyżu Jezusa Chrystusa ukazała się prawdziwa moc i mądrość Boga. I to jest ta chwała, która jest taka trudna dla przyjęcia dla wielu ludzi, ponieważ ten porządek Królestwa Jezusa Chrystusa jest totalnie odwrócony w stosunku do tego porządku, do tych królestw, do tego świata, który jest tutaj. I to jest ta wielka prawda, którą między innymi właśnie Stary Testament opowie nam w Ewangelii według świętego Jana. Więc widzimy tak, proroctwa są po to, żeby pobudzić do wiary, żebyśmy, kiedy pewne rzeczy się wydarzą, zobaczyli, uwierzyli, żebyśmy uwierzyli nie w cokolwiek albo w kogokolwiek, ale uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, żebyśmy oddali Mu swoje życie, ale też jednocześnie, żebyśmy zrozumieli, na czym polega istota bycia uczniem Jezusa Chrystusa i w czym możemy poszukiwać tej chwały, która będzie chwałą Boga i która stanie się naszym udziałem. Można powiedzieć, o tym uczy Stary Testament, który jest opowiedziany przez Jana w jego Ewangelii. Potem mają poznać inni, że należymy do Jezusa. Nie przez deklaracje, sztandary, nazwy, jakieś powiedzmy dokumenty, teologię, ale potem ludzie poznają, że jesteście moi. Jeśli wzajemnie miłować się będziecie, jeśli ten duch miłości będzie w was obecny, to jest chyba to właśnie, co Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to nasze wspólne spotkanie, za to studium Starego Testamentu w Nowym Testamencie w Ewangelii według świętego Jana. Mariuszu, mógłbyś w krótkiej modlitwie podziękować Bogu, ale też poprosić o błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy uczestniczą z nami w tym studium. Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za to wspaniałe świadectwo apostoła Jana, zachowane dla nas, wierzących, po to, abyśmy wierzyli w to, że Jezus Chrystus prawdziwy jest Synem Bożym, jest Zbawicielem świata i gdy wierzymy w to, abyśmy mieli tą pewność wiecznego życia, Tobie dziękujemy, że każdy temat nas do Ciebie przybliża, coraz bardziej rozumiemy Jezusa, Jego charakter, ale też charakter Jego misji,
to czasami może wymykać się ludzkim oczekiwaniom, wyobrażeniom, ale Jezus jest taki właśnie, jaki miał być, jako ten największy dar Ojca dla nas, ten, który rozwiąże największy problem, jakim zmaga się każdy mężczyzna, każda kobieta, każdy człowiek, problem grzechu, to za ten grzech umrze, po to, aby zapewnić nam wolność od winy i moc właśnie do przemiany naszego życia na Jego wzór i podobieństwo. Panie Boże, niech Twoja łaska będzie z wszystkimi, którzy dzisiaj słuchają nas, którzy pod to słowo sięgają i którzy właśnie też przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wysłuchaj, drogi Ojcze, naszej prośby, pobłogosław nam łaskawie i prowadź nas także w dalszym poznawaniu Jezusa Chrystusa jako tej jedynej drogi, prawdy i życia. W Jego imieniu o to prosimy. Amen. Amen.